W tym odcinku pokażę wam, no właśnie, może to dziwnie zabrzmi, ale pokażę wam, jak zostać potrąconym przez samochód. Także włączamy After Effects'a i do dzieła. Gdy mamy już włączonego Aftera, tworzymy nową kompozycję, wybieramy rozdzielczość, klatkaż i długość timeline. Następnie w oknie projektu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby zaimportować nasz materiał. Pierwszym ujęciem jest kadr z jadącym samochodem. Drugi z postacią, którego wkładamy nad warstwę z autem. Oba ujęcia muszą być statyczne z tego samego miejsca i zrobione między sobą w jak najszybszym czasie, żeby zmieniające się światło nie popsuło naszego nagrania. Przycinamy ujęcie z postacią do miejsca, w którym ma być początek uderzenia. W tym przypadku chcę, aby ręka z telefonem się schowała. I przyciskając klawisz T ustawiamy opacity na 50%. Teraz w odpowiednim miejscu dopasowujemy pozycję samochodu i z powrotem zmieniamy opacity na 100%. Mając zaznaczoną warstwę z postacią, duplikujemy ją naciskając Ctrl D. Na zduplikowanej warstwie, czyli tej najwyższej, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Time, następnie Freeze Frame. Warstwę przesuwamy na koniec ujęcia z postacią. Dla większego porządku możemy sobie jeszcze przyciąć początek tego ujęcia, całość zaznaczyć i przesunąć na początek timeline. Zaznaczamy najwyższą warstwę ze stopklatką, wybieramy narzędzie Pen Tool i obrysowujemy postać tworząc maskę, dzięki czemu pozbędziemy się tła i będziemy mogli nałożyć ją na ujęcie z samochodem. Maska ta nie musi być bardzo dokładna, ponieważ później nałożymy Motion Blura, który rozmaże naszą postać. Kończąc rysować maskę, tworzymy kolejną na ujęciu z postacią, czyli na środkowej warstwie. Pentulem robimy punkty na masce, które animujemy starając się trzymać krawędź maski w miarę blisko postaci. Zwiększamy feder na 50 lub 60. W momencie, gdy samochód jest blisko postaci, widać m.in. na budynku różnicę w świetle. W oknie efektów wybieramy Brightness i przeciągamy na warstwę z autem. Delikatnie zwiększając jasność, pozbywamy się problemu ze światłem. Zaznaczamy warstwę ze stopklatką. Wybieramy przycisk P na klawiaturze i pojawia nam się parametr pozycji. Klikamy w stoper i animujemy tak, aby postać klatka po klatce znajdowała się na masce samochodu.
Wracając do pierwszej klatki kluczowej, wybieramy Puppet Tool z narzędzi u góry ekranu i klikamy na przykład na głowę, pas, kolano i buty. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy na żółtych punktach, dowolnie zniekształcamy postać. Przechodząc do kolejnych klatek, powtarzamy czynność i w ten sposób tworzy nam się animacja wygięcia postaci. Przy warstwie ze stop klatką włączamy motion blur. Pozostało nam tylko dołożyć efekty dźwiękowe i mamy film gotowy. Jeżeli podobał Wam się odcinek, napiszcie w komentarzu i dajcie lajka. Uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni i do zobaczenia w kolejnym odcinku.